Siemano, z tej strony Damiano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii pytań i odpowiedzi. Tym razem pytanie dotyczy palenia papierosów. Ja już dostawałem wcześniej więcej pytań na ten temat, ale w jakiś sposób omijałem ten temat, ponieważ zrobiłem na temat uzależnień ogólnie film, ale w tej serii mam właśnie takie pole do popisu, aby opowiedzieć co nieco więcej i szczegółowiej na temat właśnie tego problemu palenia papierosów. Mam tutaj komentarz od Elwiry, ale przeczytam tylko końcówkę tego komentarza, bo jest on dosyć długi, a chcę dokładnie przejść do tego sedna pytania, tego problemu. No więc ja mam tak właśnie takie inne uzależnienie. Papierochy. Wspomniałeś, iż filmik będzie. Proszę o niego. Postanowiłam, że przestaję. Pogadałam z moimi małpami i wiesz co, więcej palę. Jak znajdziesz czas, to proszę o taki film. Wielki respekt do tego, co robisz. Rozjaśnij dalej ziemię. No więc Elwiro, dziękuję ci bardzo serdecznie za twój komentarz. A osobiście postaram się rozwinąć ten temat najbardziej jak tylko potrafię. Jestem znowu tutaj przy komputerze. Tym razem mam kakao, ostatnio miałem herbatę. No więc ja miałem taki problem, bo paliłem papierosy i to dosyć nałogowo, więc wiem jak to wygląda. Szczególnie jak palisz tego papierosa, jesteś świadomy tylko i wyłącznie dialogów wewnętrznych i tego takiego wewnętrznego poczucia winy, że po co ty to palisz? Na co ci to? Niszczysz sobie zdrowie, szkoda na to pieniędzy. Szlak człowieka trafia, szczególnie jak na przykład siedzi się w pracy albo na zajęciach i są tylko i wyłącznie te myśli. A zapaliłbym, kiedy będzie przerwa? A znowu wydaję tyle pieniędzy, paczka mi się skończyła, powinienem jechać do sklepu kupić kolejną, a znowu wydaję tyle pieniędzy, a szkoda zdrowia. A powinienem zrobić to, powinienem zrobić tamto. No i ta taka gonitwa myśli i tego takiego poczucia winy wewnętrznego. Także problem jest wewnętrzny, to nie jest problem typowo zewnętrzny, to nie jest problem papierosów, to jest problem tych dialogów, jakie tworzymy sobie w głowie. No ale tak jak każdy palacz, to zdajecie sobie sprawę, o co w tym wszystkim chodzi. No jeżeli palicie nałogowo i oglądacie dlatego ten film, to wiecie jaki jest w tym problem, aby rzucić te palenie. To również wiąże się z pewnymi strategiami, jakie stworzyłeś sobie, aby zacząć palić te papierosy. Ja pamiętam pierwszego papierosa zapaliłem tak dla spróbowania, tak? I ten pierwszy papieros to wygląda mniej więcej tak, że paliło się go, on strasznie nie smakował. To tak jakby człowiek wsadził gówno do ust, ale coś tam wewnątrz go ciągnęło do tego, aby jednak spróbować. No oczywiście było to za namową kolegów, znajomych, ale no jednak coś w tej psychice musiało się odpalić, że jednak człowiek próbował tego papierosa. Papierosy mają również takiego typu uzależnienie, jeżeli człowiek nie potrafi rano naturalnie zrobić kupy w łazience. Tak, może wydawać się to dla ciebie jakieś obrzydliwe albo niezrozumiałe, ale papieros, kawa to jest czysta przeczyszczalnia jelit. Jeżeli człowiek ma problem z jelitami, jeżeli człowiek ma problem z wypróżnianiem się, to jest to pewnego rodzaju właśnie taki trik, aby jednak do tej toalety pójść. Więc człowiek po jakimś czasie się zaczyna uzależniać z takim nawykiem myślowym, że jak nie zapali, to nie pójdzie do toalety, to będzie bolał go brzuch, to będzie miał wzdęty brzuch, co sobie inni powiedzą, jak zacznę puszczać bąki. No to jest dosyć zabawne, ale musisz to po prostu zrozumieć. Kolejnym mechanizmem palenia papierosów jest plotkowanie. Emocjonalne przywiązywanie się do słów i takie plotkowanie, gadanie śmieci tylko i wyłącznie po to, żeby to mówić. I dlaczego to ma taki związek z paleniem papierosów? Bo jeżeli chodzisz na przykład na palarnię, czy do siebie pracy, czy do szkoły, to zdajesz sobie pewnie sprawę z tego, jakim mechanizmem emocjonalnym jest ta towarzyskość, budowanie relacji w oparciu o gadanie bzdur, śmieci i plotkowanie. Z tym często wiążą się papierosy, ale nawet jeżeli nie wiążą się z tym papierosy, to jednak jest to również taki nawyk, który tylko i wyłącznie zabiera człowiekowi energię.
Podobnie jest z imprezowaniem, z piciem alkoholu. Wtedy wiadomo, że papierosy wchodzą dużo lepiej i swobodniej. Podobnie jest ze stresem, że człowiek się nadmiernie stresuje i nie potrafi się po prostu wyluzować i wychillować. Tak samo jest z lękiem, z niepokojem, z frustracjami i z tego typu kotwicami. Podobnie jest na przykład z innymi ludźmi. Jeżeli boisz się opinii innych ludzi, jeżeli masz różnego rodzaju w sobie strategie, które powodują, że sięgasz po tego papierosa, bo może się zdarzyć w twoim życiu takie coś, że będziesz sięgał po tego papierosa tylko po to, żeby zakleić sobie usta, bo gdzieś tam w życiu boisz się wypowiedzieć. I to również może być przyczyną tego, nie tyle, że palisz, tylko takim, powiedzmy, dodatkowym nawykiem myślowym do tego, żeby zbudować ten taki support, ten taki stelaż twoich strategii do tego, aby palić. I tutaj musisz zwrócić uwagę na to, że palenie papierosów zaczyna się dużo wcześniej, zanim sięgniesz po papierosa. To jest strategia dużo wcześniejsza i jesteś w stanie uświadomić sobie ten moment, kiedy już budujesz w sobie ten model, że za chwilę sięgniesz po papierosa, bo to budowane jest dużo wcześniej, zanim po niego sięgniesz. Podobnie ja, zanim zapaliłem swojego pierwszego papierosa, to widziałem, jak inni to robili, widziałem, że było to w jakiś sposób utożsamione z jakąś postawą i no nie wiem, to dużo tych wyobrażeń dzieje się czysto podświadomie i prawda jest taka, że człowiek sam nie wie po jakimś czasie, dlaczego zapalił tego pierwszego papierosa. Jeżeli palisz papierosy, to na pewno się nad tym zastanawiałeś. Zastanawiałeś się nad tym, po co ja w ogóle zapaliłem tego pierwszego papierosa. Ja sam nie wiem, dlaczego to zrobiłem, ale jeżeli już zbuduje się ten nawyk i się do niego przywiąże, to jest po prostu to ten nawyk mocno zabiera człowieka energię i tak aż wyjaławia go z tej pewności siebie, bo oczywiście tutaj człowiek śmierdzi i te inne sprawy. Więc tak, tytułem wstępu, podsumowując ten wstęp, palisz papierosy, zanim sięgniesz po papierosa. Po prostu zanim sięgniesz po papierosa, już w umyśle go palisz. Już jesteś przywiązany, już masz zbudowaną strategię, już wiesz, jakiego zapalisz, z kim zapalisz i kiedy zapalisz. Wiesz o tym. Po prostu to wiesz. Na pewno może nie zdarzyło ci się uświadomić to i zdać sobie z tego sprawę, ale ja cię tu uświadamiam. Wiesz o tym. Dosłownie o tym wiesz. I problem z rzucaniem papierosów jest taki, że ludzie postanawiają, rzucam papierosy. Ale jest taki problem, że nie jesteś w stanie rzucić tych wszystkich strategii myślowych i tych wszystkich trików, jakie sam sobie zbudowałeś po to, żeby sięgnąć po papierosa. Czyli rzucenie papierosów równa się nauczenie się zdrowej porannej toalety, tak? Tak śmiesznie zabrzmiało. Może inaczej, poznanie swojego ciała i w taki sposób odżywianie samego siebie, picie dużej ilości wody, odstresowywanie samego siebie, żeby móc z rana komfortowo pójść do tej toalety. Potem idziemy dalej. Zbudowanie takiego mięśnia świadomości, że człowiek nie musi utożsamiać się z plotkowaniem i gadaniem bzdur. Idziemy dalej. Zbudowanie w sobie takiej świadomości i zaufania tutaj, że człowiek nie musi chodzić na te imprezy, a nawet jak chodzi na te imprezy, to nie musi pić alkoholu, a nawet jak już pije alkohol, to nie musi sięgnąć po tego papierosa. To zależy od ciebie, jakie ty masz strategie myślowe. Ja nie imprezuję, nie piję alkoholu, więc nie mam tego problemu. Idziemy dalej. Stres. W jaki sposób radzić sobie ze stresem? W jaki sposób nauczyć się wyluzowywać swój własny organizm? Na ten temat w moim projekcie jest tego dużo, masa, w internecie jest tego masa. Dlatego tutaj nie jest ważne, w jaki sposób ty się odstresujesz. Ważne jest, aby sobie uświadomił swoje mechanizmy, bo ten stres również ty sam sobie tworzysz i żebyś był w stanie go uświadomić sobie, zanim dojdzie do tej reakcji. Podobnie jest z niepokojem, lękiem, frustracją, z innymi ludźmi. To, jak bardzo jesteś przywiązany do opinii innych ludzi. To, jak bardzo się porównujesz do innych ludzi. O, to jest bardzo fajny temat na odcinek, na pewno o tym nagram. To, w jaki sposób projektujesz różne wyobrażenia i frustracje. I przede wszystkim, jakie żeś sobie historyjki,
te zwane core stories, poukładał w swojej głowie, że te przekonania, które są już w tobie zbudowane, się razem zazębiają. Więc rzucenie papierosów to nie jest rzucenie papierosów, to jest wow. To jest równoznaczne z uświadomieniem sobie wszystkich strategii od samych ich początków do tego, że one jak takie drzewo rozgałęziają się i na samym końcu powodują tą taką wewnętrzną motywację do tego, żebyś ty palił. Bo jeżeli z dnia na dzień postanowisz, że rzucisz palenie, to będzie to dla ciebie tak trudne, że masakra. A nawet jeżeli postanowisz, że rzucisz te palenie, to nawet jeżeli rzucisz te palenie, to te strategie, które zbudowałeś wcześniej na temat toalety, kawy, plotkowania, to są moje przykłady, bo to tak wyglądało w moim życiu. Ja zaobserwowałem, że większość ludzi, którzy pali w moim otoczeniu, to jest oczywiście generalizacja z mojej strony, żebyś miał tego świadomość, ma swoje strategie zbudowane w podobny sposób. Wszyscy działamy na tym samym oprogramowaniu, które nieuświadomione działa podświadomie, nieświadomie. I tak, plotkowanie, alkohol, imprezy, stres, niepokój, brak samoświadomości i te takie brak akceptacji samego siebie w stosunku do środowiska. Bo jeżeli rzucisz te palenie, to może być tak, że przerzucisz się na śmieciowe żarcie, albo na alkohol, albo na coś innego, albo na masturbację, albo na coś jeszcze innego. Coś, co w ostatecznym rozrachunku będzie rozładowywało cię emocjonalnie, tak? I ja tego nie neguję, ja tego nie kategoryzuję na zło i dobro, tylko ty musisz zdać sobie sprawę, że twoim problemem nie są papierosy, twoim problemem są te wszystkie strategie, które powstają zanim zapalisz papierosa. Tak, i sądzę, że to jest najważniejsze do zrozumienia, bo nawet jeżeli masz jakąś grupę ludzi, którzy palą papierosy, twoi znajomi, twoja rodzina, twoi kumple i ty ich lubisz się z nimi utożsamiasz, lubisz przebywać w ich środowisku, ale oni palą, a ty chciałbyś rzucić, to oni ci w tym nie pomogą. Izolacja od tej grupy również ci nie pomoże, bo to jest tak, jakbyś stworzył sobie strategię, że ja izoluję się od innych, aby nie mieć styczność z tymi ludźmi, aby przestać palić papierosy. I wtedy delegujesz swoją odpowiedzialność na innych, że to od nich zależy, czy ty palisz, czy ty nie palisz, bo skoro się od nich izolujesz, to znaczy, że masz ty większą pewność siebie w stosunku do swojego niepalenia, ale jak z nimi przebywasz, to chce ci jednak palić. Więc twoje rzucenie papierosów musi być na tyle świadome i skuteczne, że ty powinieneś móc przebywać wśród ludzi, którzy palą te papierosy i nie mieć uaknienia do palenia papierosów. Bardzo, bardzo, bardzo pomocne będzie picie dużej ilości wody, oddychanie po sam brzuch i medytacja. Ja w ten sposób rzuciłem papierosy, że zacząłem codziennie medytować z samego rana pół godziny. I to było tak, że ja wstawałem pół litra wody i siadałem na dupie, od razu medytacja. Od razu. Nie było żadnej przerwy, żadnej innej czynności pomiędzy tym rytuałem. Rytuał ten utrzymuję do teraz. Codziennie wstaję rano, piję pół litra wody, siadam na dupie i medytuję przez pół godziny. Potem w ciągu dnia normalnie sobie żyję aktywnie i wieczorem siadam jeszcze raz do medytacji, tym razem na godzinę. Tylko że co się wiąże z takim podejściem, jak ja mówię? Bo jeżeli masz już te strategie dotyczące twojej kupy, kawy, plotkowania, twojego wyobrażania sobie, projektowania tego, że chciałbyś zapalić, że palenie rozwiązuje twój problem, że palenie rozładowuje twój stres, masz obrazy na ten temat w swojej głowie, masz obraz, jak palisz, jak nagle się rozluźniasz. Zwróć uwagę, że to jest tak, siedzisz spięty i nagle w głowie powstaje obraz ciebie, palącego papierosa, będącego na luzie. Zwróć uwagę, że tworzysz sobie tego typu obrazy. Jeżeli nie obrazy, to dialogi wewnętrzne. Jeżeli nie dialogi wewnętrzne, to jakiegoś typu innego odczucia, inne odczucia kinestetyczne w ciele. Po prostu masz stworzony masakryczny szereg strategii w swojej głowie. Warto jest, abyś rozpakowywał te strategie, czyli sobie je uświadamiał. Siedzisz i nagle mówisz do siebie: o, mam myśl, mam taki i taki obraz, dotyczy tego i tego, w taki i taki sposób na mnie oddziałuje. Żebyś sobie uświadomił te obrazy, jakie ty sobie produkujesz. Bo jeżeli już masz te wszystkie strategie i sobie je uświadomiłeś, to teraz pytanie, co zrobić z tym dalej. I teraz najważniejsze.
do każdej z tych strategii, czyli z rana, do tej kupy, kawy, plotkowania, imprezowania i wszystkiego, musisz wsadzić swoją uważną świadomość. Jeżeli palisz papierosa, musisz robić to z uważną świadomością. Wszędzie. Jest to kluczowe, bo tylko i wyłącznie paląc go z całkowitą uważnością, odkotwiczasz siebie emocjonalnie od tych obrazów i strategii, które stworzyłeś. Mało tego. Kiedy już uświadomisz sobie wszystkie obrazy i strategie, nadszedł moment, abyś sobie je rozpisał. Najlepiej, żebyś wziął sobie kartkę. Ja tutaj wezmę jakąś kartkę, o ile ją mam. O, powiedzmy tutaj, coś jest zapisane, ale nieważne. Weź sobie kartkę. Na tej kartce napisz na środku mapa myśli i strategię palenia papierosów. Moja, tak? Wróć, no. I będzie to wyglądać między tak. Moja mapa myśli i strategię palenia papierosów. Bierzesz to sobie w kółko na tej kartce. I teraz zaczynasz obserwować samego siebie. Przede wszystkim postanów, że to zrobisz. Obserwacja samego siebie ma polegać na tym, abyś był całkowicie uważny i świadomy w swoim życiu. Wszystkich dialogów wewnętrznych, wszystkich obrazów i wyobrażeń, wszystkich dźwięków i tego, co się dzieje w twojej głowie. Mało tego, warto, abyś postanowił, że będziesz medytował codziennie i zbuduj sobie taki nawyk i taką rutynę i postanów, że będziesz to robił bez względu na okoliczności. Bez względu. Bez względu na to, czy ci się będzie chciało to robić, czy ci nie będzie chciało to robić. Po prostu postanów i się zdecyduj, zdominuj to. I mając takie coś, zacznij robić strzałki od tego i zacznij rozpisywać twoje strategie. Czyli tak, na przykład... O czym myślę, kiedy palę? Ja tutaj mam inną kartkę, na której mam to zapisane. O, to będzie tak. Ja tu mam schemat tego odcinka, tak? O czym myślę, zanim zapalę? To jest moja mapa myśli, tak? O czym myślę, zanim zapalę? Czy myślę o tej kupie? Czy myślę o kawie, o plotkach, o niepokoju, stresie, imprezach, innych ludziach? Jakie mam opowieści z tym związane? Gdzie chodzę? Gdzie przebywam, że palę? Czy chodzę na palarnię? Czy przebywam wśród ludzi, którzy palą? Czy utożsamiam swój wizerunek z paleniem? Czy w jakiś sposób projektuję swoje zachowanie na to palenie? Jak to się dzieje? Jak ja wyglądam, jak to projektuję? Jak wyglądam w swojej głowie? Czy jestem rozluźniony, wychillowany, czy jestem spięty? Czy robię to szybko, czy robię nerwowo? Czy palę papierosy długie, czy palę papierosy cienkie, czy smakowe? Ile tych papierosów palę? Jak one się utożsamiają z moim wizerunkiem? Jak wygląda mój światopogląd? Jakie obrazy projektuję zanim zapalę? To już wcześniej mówiłem. Dlaczego chcę przestać palić? Oraz mój self-image osoby niepalącej. To zaraz. Osoby palącej. Zaraz na dno powiem. Kiedy rozpiszesz sobie tą mapę, tak, i tutaj zaczniesz zapisywać. Zanim zapalę papierosa, wyobrażam sobie siebie, jak stoję przy oknie i jestem rozluźniony. Zanim zapalę papierosa, to wyobrażam sobie, jak idę na palarnię i rozmawiam z kumpelą i palimy razem. Zanim zapalę papierosa, to. Zanim zapalę papierosa, to. Stresuję się. Jak się stresuję, to wtedy palę papierosa. Jak... nie zrobię porannej toalety, to wtedy wmuszam w siebie papierosa, bo będzie mi łatwiej to zrobić. Jak idę na imprezę, to kupuję specjalnie dwie paczki, bo wiem, że spalę ich więcej. I kiedy już znajdziesz te wszystkie strategie, poprzez samą obserwację je wszystkie sobie rozpiszesz, to w każdą tą strategię musisz wpakować tyle uważności, aż w końcu rozpuścisz tę strategię. I teraz to, co jest kluczowe, to, co jest najważniejsze. Nie chciej rzucać papierosów. Nie chciej rzucać papierosów. Ja powtórzę. Nie rzucaj papierosów, nie rzucaj papierosów, nie rzucaj palenia papierosów. Przez 2 lata próbowałem rzucić papierosy i mi się to nie udało. A udało mi się dopiero wtedy, kiedy wpakowałem całkowitą uważność w swoje życie i rozpuściłem wszystkie strategie myślowe.
to spowodowało, że spalenia długich, grubych papierosów całej paczki raz na 2-3 dni, tak? Ta paczka mi starcza na 2-3 dni, ale nieważne jest, ile ja paliłem. Ważne jest, że ja byłem przywiązany do tego palenia i mnie to strasznie drażniło. Byłem strasznie rozdrażniony, zestresowany, spięty, sfrustrowany. Kiedy rozpuściłem wszelkie strategie, ja poczułem w sobie wolność. Wolność od tych strategii, nie wolność od palenia, wolność od strategii. Ja wtedy zrozumiałem, że nie ma dla mnie znaczenia, czy ja palę, czy nie palę. Nie ma. Nie musiałem rzucać, nie musiałem palić, nie miałem różnicy, czy ja palę, czy nie palę. I to spowodowało, że nie miałem powodu, aby uciec w cokolwiek innego. Oczywiście pod ucieczką nie twórz sobie jakichś wyobrażeń, bo jeżeli zapalisz tego papierosa jednego, zjesz sobie jakieś śmieciowe żarcie, czy to, czy tamto, czy poplotkujesz, czy pogadasz, nie ma w tym nic złego i dobrego. Dopóki nie jesteś tak z tym przywiązany, że musisz to robić, że to ci sprawia przykrość, że zapominasz o tym, kim jesteś, że nie jesteś sobą, nie jesteś wychillowanym i rozluźnionym sobą. Czyli tak, ja przestałem palić papierosy z dnia na dzień, kiedy rozpuściłem wszelkie strategie. Nie paliłem przez pół roku i pewnego dnia zapaliłem papierosa. Tylko, że nie poczułem ani przywiązania, ani nieprzywiązania. I tak już mi po prostu zostało. Od czasu do czasu zapalę tego papierosa, ale nie jestem do nich przywiązany, nie czuję nałogu. Nie czuję, że jestem osobą palącą, ani nie czuję, że jestem osobą niepalącą. Ani tym, ani tamtym. Nie mam żadnej strategii na ten temat. Jakiegoś wyobrażenia, jakiegoś, że muszę, że powinienem. Nie przeszkadza mi to. Jestem całkowicie wychillowany, zawsze obecny. Zawsze świadomy. Nie mam żadnej strategii takiej obronnej przeciwko czemuś. Normalnie się wypróżniam, normalnie to, normalnie tamto. Tak jak już wcześniej mówiłem, nie imprezuję. Nie imprezuję może na tyle, na ile każdy, nie wiem, też mam jakieś takie wyobrażenie na ten temat. Nie jestem taką osobą, która musi imprezować, która musi pić alkohol, która musi coś, wiesz, być jakaś super społeczna. Bo wiem, że kwestia poznania samego siebie to jest również ta relacja pomiędzy tobą a innymi ludźmi, tak? To ja nie mam takiej potrzeby, aby musieć sobie coś udowadniać i musieć jakoś imprezować. Imprezować, mieć dużo znajomych, tak? Po prostu. Taki minimalistyczny styl życia mi odpowiada. To nie jest wynikiem tego, że się boję ludzi albo jestem jakiś lękliwy. Nie. Właśnie, że nie. Jestem bardzo pewny siebie, jestem bardzo odważny, jestem całkowicie samoświadomy, więc nie mam z tym problemu. I kiedy rozpuściłem wszystkie swoje strategie, to straciłem powód, aby palić papierosy. Nie rzucałem palenia papierosów, straciłem powód, aby je palić. To był również moment, kiedy odpuszczając tę strategię i wkładając uważność w każdą tą strategię, zauważyłem, że nie mam nad sobą kontroli, nie panuję nad sobą. Bo te strategie w jakiś sposób same się, powiedzmy, wytworzyły, część ja po prostu zacząłem wytwarzać i zamiast dokładać kolejne warstwy strategii, bullshitu, jakichś innych wyobrażeń, co inni ludzie mówili, tak, żeby w jakiś sposób oni rzucali papierosy, po prostu zrobiłem to po swojemu. Sam odnalazłem swoje strategie, sam je rozpuściłem i sam postanowiłem, że nie będę rzucał palenia i nie będę rzucał niepalenia. Czyli w sensie połączę palenia papierosów z niepalenia papierosów, żebym nie musiał się na ten temat zastanawiać, czy ja palę papierosy, czy nie palę, czy powinienem rzucać, czy nie. Po prostu całkowitą świadomością i uważnością objęłem wszystko w swoim życiu. Tak jak wcześniej powiedziałem, nie jestem idealny, od czasu do czasu zdarza mi się zapalić tego papierosa, ale to jest bardziej, nie wiem, tak sposób takiej kontemplacji. Jest to bardzo rzadko i robię to bardzo powoli, w spokoju, także nie muszę go palić, ale sobie go palę, bo palę. I tak to w sumie w moim życiu wyglądało. Bardzo ważną rolę odegrała ta medytacja z rana, to picie wody, dużej ilości wody i zdrowe odżywianie. Tylko, że ja już się od dawna zdrowo odżywiam, więc nie mam z tym problemu. Duża ilość błonnika, wody i medytacja. A reszta to już po prostu samo się stało. To trwało trochę czasu, dosyć sporo, ale to są takie rezultaty, na które się pracuje długo, ale one są stałe i konkretne. Są
uziemione w życiu, w sobie. To jest tak, jak kumpel ostatnio powiedział, bo grunt to fundament, tak? Grunt to fundament, taki... No, masło maślane trochę, bo grunt to fundament. Ale wiecie, o co chodzi, jak już się raz zbuduje ten fundament, to on pracuje razem z tobą, że nie musisz się o nic martwić, nie musisz sobie nic już wyobrażać, tylko sobie uświadamiasz te swoje strategie i się nimi przede wszystkim nie baw. Kiedy masz tą strategię, że zapaliłbyś papierosa, od razu ją wyłącz, od razu ją odetnij. Zwróć uwagę, że masz taką moc, że możesz nie fantazjować, możesz odcinać fantazję, możesz wracać do tu i teraz, kiedy ci to podoba. Nie ma czegoś takiego, że o, bo ja nie mogę przestać myśleć, o, bo to, bo tamto. Możesz przestać myśleć. Na zawołanie, kiedy ci się tylko to spodoba, możesz w każdej chwili przestać myśleć. Możesz przestać myśleć w każdej chwili. Możesz przestać fantazjować, przestać sobie wyobrażać, przestać utożsamiać się ze swoimi strategiami myślowymi, ze swoimi wyobrażeniami na temat palenia papierosów i z tymi zmartwieniami, lękami, stresami, frustracjami, co ludzie sobie pomyślą i ze wszystkimi fizjologicznymi problemami, bo tak naprawdę nie ma w tobie nic złego i nie ma w tobie nic dobrego. Jesteś całkowicie zdrowy i świadomy. Nie masz potrzeby, aby czuć się od kogokolwiek gorszy ani lepszy. Jesteś chodzącą akceptacją. I tyle. I to tak na koniec. Tak. Tą mapę postaram się tam rzucić na dole, żebyś to sobie zobaczył. I tak, tyle. Ja mam na imię Damian. Dzięki tobie za oglądnięcie tego filmu. Mam nadzieję, że wszystko rozjaśniłem. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Miłego. Elo.